Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego jednorodnego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdyż Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Dzisiaj Jezus Chrystus ma ponad miliard wyznawców. Cztery księgi Ewangelii ukazują początek wiary chrześcijańskiej. I czterej ewangeliści mówią o różnych wydarzeniach lub o tych samych, chociaż w trochę inny sposób. Ta historia opiera się na Ewangelii według świętego Łukasza. Postanowiłem, drogi Teofilu, zbadać wszystko i opisać po kolei, abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W czasach, gdy August Cezar był cesarzem i gdy Herod Wielki był królem Judei, Bóg posłał anioła Gabriela do dziewicy z miasta Nazaret, a dziewicy było na imię Maria. Nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Poczniesz i porodzisz syna i dasz mu imię Jezus. Jak to możliwe? Jestem dziewicą. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Wtedy Maria udała się do Judei, do swej krewnej Elżbiety, która pomimo starości poczęła dziecko. Elżbieto! Maryjo! Maryjo! Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławione dziecię Twoje. Gdy usłyszałam pozdrowienie, dziecię we mnie poruszyło się radośnie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Odtąd pokolenia zwać mnie będą błogosławioną. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, by przeprowadzić spis ludności w całym imperium. Cała ludność musi się zapisać, a spis nastąpi w miejscu urodzenia przodków. Wtedy Maryja udała się z Józefem do Betlejem w Judei, aby się dać zapisać. Ale nie było dla nich miejsca w gospodach. Jedynym mieszkaniem, jakie znaleźli, była uboga stajnia. W tej samej okolicy przebywali pasterze, którzy strzegli nocą swoich owiec. A wtedy ukazał im się anioł Pański i oświeciła ich chwała Pańska, tak że bardzo się przeraziło. Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką. Narodził się Zbawiciel, Chrystus Pan. Pasterze udali się w pośpiechu, by zobaczyć w żłobie narodzonego. Byli pierwszymi, którzy przekazali dobrą nowinę, Ewangelię o dziewicy Maryi i narodzeniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przyszedł czas, by obrzezać dziecię. Dano mu imię Jezus. Józef i Maryja wzięli je do Jeruzalem, by je przedstawić Panu. W świątyni był dobry i pobożny człowiek Symeon, któremu Pan Bóg obiecał, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Chrystusa. Teraz, o Panie, pozwól słudze swemu odejść w pokoju według Twojej woli. Ujrzałem Twoje zbawienie przygotowane dla każdego człowieka. Bądźcie błogosławieni.
Gdy wypełnili wszystkie obowiązki religijne, opuścili Jerozolimę i wrócili do Nazaretu. Gdy Jezus miał 12 lat, Józef i Maryja wzięli go do Jerozolimy na uroczystość Paschy. Po uroczystościach wyruszyli do domu, sądząc, że Jezus jest z krewnymi pątników. Ale Jezus pozostał w mieście. Wrócili więc do Jerozolimy, szukając go. Trzeciego dnia znaleźli Jezusa w świątyni. Rozmawiał z żydowskimi nauczycielami, a nauczyciele byli zdumieni bystrością jego umysłu. Synu, czemuś nam to uczynił? Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiecie, że muszę być w sprawach ojca mego? Wrócił z nimi do Nazaretu i wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, a Herod tetrarchą Galilei, Annasz i Kajfasz najwyższymi kapłanami, Słowo Boże zostało skierowane do Jana na pustyni. Obchodził on całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest nawrócenia. Odmieńcie wasze grzeszne życie, ochrzcijcie się, a Bóg przebaczy wam wasze grzechy. Jak jest napisane w księdze proroka Izajasza. Głos wołających na pustyni. Panu drogę przygotujcie. Prostujcie jemu ścieżki, aż ta dolina niech będzie wypełniona. Każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech będą prostymi, a wyboiste niech będą gładkie. I cała ludzkość ujrzy zbawienie w Boże. Co mamy robić? Wy, plemię żmijowe, kto wam powiedzmy? Pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Mów nam, co robić. Ten, kto ma dwie suknie, musi dać temu, który nie ma żadnej. A, tak mamy czynić. Ten, kto ma żywność, niech dzieli. Nauczycielu, jesteśmy celnikami. Co mamy czynić? Nie pobierajcie więcej niż kazano. A co z nami? Co mamy robić? Nie bierzcie pieniędzy przemocą i nie oskarżajcie fałszywie. Przestańcie na żołdzie. Powiedz, czy jesteś Mesjaszem? Ja chrzczę wodą. Ale nadchodzi ktoś mocniejszy ode mnie. Nie jestem godzien rozwiązać rzemykał jego sandału. On chcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. On ma wiejadło w ręku dla oczyszczenia całego ziarna. Pszenicę zbierze do swych szat, gdzie wyspali ogień nieugaszony. Wstąpił na Jezusa w postaci cielesnej, niby gołębica.
nieba odezwał się głos. Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Jezus miał wtedy około 30 lat i pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu. 40 dni przebywał w Duchu Świętym na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Diabeł powiedział do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem. Które pochodzi z ust Bożych. Wtedy diabeł wyprowadził go na górę i pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata. Dam ci całą tę potęgę i całą wspaniałość, bo mnie zostały oddane i mogę je oddać komu chcę. Wszystko to będzie twoje, jeżeli oddasz mi pokłon. Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon. Jemu jedynie służyć będziesz. Wtedy diabeł wziął go do Jerozolimy i postawił na narożniku świątyni. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół, bowiem Pismo mówi, Bóg rozkaże aniołom swoim, żeby cię strzegli. Mówi też, że będą cię nosić na rękach, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Pismo mówi, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I po 40 dniach postu poszedł do Galilei, do miasta Nazaret, tam, gdzie się wychował. Witaj. Dzień dobry. A w dzień szabatu poszedł jak zwykle do synagogi. Proszono go, by czytał. Podano mu do czytania księgę proroka Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, gdyż namaścił mnie, abym niósł dobrą nowinę ubogim. Posłał mnie, abym więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście. Spełniło się Pismo? Ale tylko Mesjasz może spełnić tę obietnicę. Pewnie powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz się sam. Powiecie mi też, dokonajże i w swojej ojczyźnie rzeczy, które, jak wiemy, wydarzyły się w Kafarnaum. Mówię wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Przez to Jezus dał się rozpoznać jako Mesjasz, namaszczony przez Boga, posłany, by zbawiać ludzi.
Żydzi ci nie przyjęli go jako Mesjasza i chcieli go strącić z góry. A Jezus, przeszedłszy pośród nich, oddalił się i poszedł w swoją stronę. I przyszedł do Kafarnaum, miasta Galilei. Rzymska okupacja narodu była widoczna wszędzie. Dlatego ludzie wyczekiwali Mesjasza, aby uwolnił ich od tyranii. Z tobą, nauczycielu. Twoja łódź zabierze mnie, Szymon? Czemuż by nie? Powiedz coś jeszcze! Jezu! Mów jeszcze, zostań! Zostań! Było kiedyś dwóch ludzi, którzy poszli do świątyni, by się modlić. Jeden był faryzeuszem, drugi celnikiem. Faryzeusz stał na osobności, modląc się. Dziękuję ci, Boże, że nie jestem jak inni, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. Dziękuję ci, że nie jestem jako tamten celnik. Dwa razy w tygodniu poszczę i daję dziesięcinę ze wszystkiego. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu. Ale bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, celnik, nie faryzeusz, odszedł do domu usprawiedliwiony. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Popchnijcie łódź na głęboką wodę. Potem zarzućcie sieci na pół. O, panie, pracowaliśmy całą długą noc. Nic nie złowiliśmy. Jeśli ty tak mówisz, zarzucimy sieci. Jakubie! Janie! Podpięcie się! Pomocy! Pomocy! Trzymajcie sieci! Ile ryb! Ile ryb! Odejdź ode mnie, panie. Jestem grzesznym człowiekiem. Nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. Tak jak Mojżesz wywyższał węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Albowiem Bóg nie posłał Syna na świat po to, aby świat potępił, lecz po to, by świat został przez Niego zbawiony. Patrzcie! Jezusie, błagam, ocal moją jedyną córkę. Panie, ulituj się. Ma zaledwie 12 lat i umiera. Błagam, błagam, chodź ze mną. Jajże, przykro mi. Jezu! Ta córka umarła. Nie męczmy już nauczyciela. Nie bój się, wierz tylko. A ona będzie ocalona.
Nie płaczcie. Ona nie umarła, tylko śpi. Dziewczynko, wstań. Dajcie jej coś do jedzenia. I proszę was, nie mówcie nikomu, co się tutaj stało. Wychodząc, zobaczył celnika imieniem Mateusza Lewi, siedzącego w bramie i pobierającego opłatę. Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i spędził tam całą noc na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których nazwał apostołami. Wybrał ich jako swoich towarzyszy i uczniów. Szymona, którego nazwał też Piotrem. Andrzeja, jego brata. Jakuba. Jana. Filipa. Bartłomieja i Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona, zwanego Gorliwym, Judę, brata Jakuba, i Judasza Iskariotę, który później miał go zdradzić. Błogosławieni ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni głodujący, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni płaczący, bo śmiać się będziecie. Błogosławieni, gdy ludzie was znienawidzą i odrzucą z powodu Syna Człowieczego.
Cieszcie się tedy i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Czyż to samo przodkowie ich czynili prorokom? Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, to wszystko, co ma. Co to ma znaczyć? Biada wam, bogaczą, bo wy już odebraliście waszą zapłatę. Znajomo, nie chcę być bogaty. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy was chwalą, bo tak samo ich przodkowie czynili fałszywym prorokom. Lecz powiadam wam, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli uderzy cię ktoś w policzek, odstaw mój drugi też. Jeśli ktoś odbiera ci płaszcz, nie broń mu i ubrania. Daj każdemu, który cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Czyńcie to, co chcecie, by ludzie wam czynili. Jeśli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż dla was za to wdzięczność? Nawet grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym, którzy dobrze wam czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy ją dotknąć. Jak mógł z nią rozmawiać? Wstrętny. Powinna się wstydzić. I on też. Nie. Miłujcie nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie. Niczego za to się nie spodziewają. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższymi. Bo on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierny, jak ojciec wasz jest miłosierny. Jezu, zbaw nas! Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, bo wam odmierzą miarą, jaką wy mierzycie. Czy może ślepiec prowadzić ślepca, czy nie wpadną w dół obydwaj? Czemu to widzisz drzazgę wokół brata, a belki we własnym? Panie, prowadź nas! Błogosławione łono matki, które cię nosiło. Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują. Chciałbym go poznać. Czy myślisz, że jest on Mesjaszem? Szymon, faryzeusz, zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Poszedł więc Jezus do niego i zajął miejsce za stołem. Idźcie, dzieci, już was nie ma. Psocą dzieciaki jak tylko mogą. Skąd ona się tu wzięła? Robi. O, gdyby ten człowiek
naprawdę był prorokiem, wiedziałby, kim jest ta kobieta. Wiedziałby, że grzeszne życie prowadzi. Wiem, kim ta kobieta jest, Szymonie. Pozwól, że ci coś powiem. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500, drugi 50 denarów. Nie mieli z czego oddać, więc darował obydwu. Który z nich go bardziej kochał? Sądzą, że ten, któremu więcej darował. Masz rację. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu i nie dałeś mi wody do nóg. Ona zaś obmyła mi stopy łzami i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego mówię ci, odpuszczone są jej liczne grzechy. Ponieważ bardzo umiłowała, ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Tak mało miłuje. Twoje grzechy są ci odpuszczone. Nie może mieć. On bluźni. Twoja wiara cię ocaliła. Ja... Idź w pokoju. A Jezus wędrował, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. Szło z Nim 12 uczniów oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, Joanna, której mąż Chuza był zarządcą u Heroda, i Zuzanna. One to usługiwały im ze swego mienia. Ale Herod wtrącił Jana Chrzciciela do więzienia, gdyż ten potępił jego małżeństwo z żoną brata. Jeden z uczniów Jana Chrzciciela opowiadał mu, co ujrzeli. Kiedy doszliśmy do bram Nain, wyszła procesja żałobna. Zmarł jedyny syn wdowy. Jezus, widząc to, użalił się nad nią i dotykając Mary, rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Wtedy zmarły usiadł, a on go oddał matce. Spytaj go. Powiedz, czy jesteś tym, który ma tu przyjść? Czy mamy spodziewać się kogoś innego? Panie! Jan Chrzciciel przysłał nas pytaniem, czy jesteś tym, który ma przyjść? Czy mamy się spodziewać kogoś innego? Jedź i powiedz Janowi to, coś widział i słyszał. Niewidomi widzą, chromi chodzą. Błogosławiony ten, kto we mnie nie zwątpi. Proszę podnieść mnie. Ja widzę Jezusa. Siewca wyszedł ziarno siać. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane. A ptaki wydziobały je. Inne padło na skałę. A gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a te ciernie razem z nim rosły i zagłuszyły je. Inne znowu padło na ziemię żyzną, a gdy wyrosło, wydało plon stokrotny, piękny stokrotny. Panie, dlaczego do tłumu mówisz tylko przypowieściami?
Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś przy powieściach, by patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają dobrego korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają Słowa Bożego, lecz przez troski, bogactwa i przyjemności życia zagłuszeni nie wydają owocu. A ziarno z żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy Słowa Bożego sercem szlachetnym i dobrym, zachowują je i wydają owoc. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia jej pod łóżkiem, tylko stawia ją na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Panie, twoja matka i bracia stoją na dworze. Chcą cię widzieć. Moją matką i braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Pewnego dnia Jezus wsiadł do łodzi ze swymi uczniami i rzekł do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. A kiedy płynęli, Jezus zasnął i nastała wielka burza. Gdzie jest nasza wiara? Kim właściwie on jest? Nawet wodzie i wichrom rozkazuje, a są mu posłuszne. I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Pani, błagam cię, nie posyłaj nas do czeluści.
pozwól nam wejść w te trzone świń. Hej! Wracajcie! Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnię. Uciekaj stąd! Zostaw nas! Ty czarowniku! Zostaw nas! Odejdź stąd! Pójdę z tobą dokądkolwiek. Pozwól mi iść z tobą. Wracaj do domu i opowiadaj, co Bóg ci uczynił. Oddalił się do Betsaidy, lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim. A gdy dzień począł się chylić ku wieczorowi, Piotr podszedł i rzekł: Mistrzu, odeślij tych ludzi. Niech wszyscy stąd zaraz idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą dach i żywność. Tu jesteśmy na pustkowiu. Wydajcie im coś do jedzenia. Wszystko, co mamy, to 5 chlebów i 2 ryby. Każcie im rozciąść się gromadami. Bądź błogosławiony Boże, Panie nasz, Królu Wszechświata, który rodzisz chleb na ziemi. Za kogo uważają mnie tłumy? Jedni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem. Inni mówią, że jesteś Eliaszem. A jeszcze inni powiadają, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A co wy? Za kogo wy mnie uważacie? Jesteś Synem Bożym. Nikomu tego nie mówcie. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć i będzie odrzucony. Będzie zabity. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Follow me there.
któryś z was pójdzie ze mną. Ja pójdę z tobą, panie. Ale najpierw pozwól pożegnać mi się z rodziną. Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeśli ktoś chce iść ze mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Cóż za korzyść ma człowiek, jeżeli cały świat zyska, a siebie zatraci. Kto się bowiem słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale. Chwale Ojca i Aniołów Świętych. Zapewniam was, niektórzy z tych, co tu ze mną są, nie umrą, aż ujrzą Królestwo Boże. Wtedy Jezus wziął ze sobą Jana, Jakuba i Piotra i wyszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało dokonać się w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i jego towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, drugi dla Mojżesza i trzeci dla Eliasza. Gdy jeszcze mówił, zjawił się obłok i osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest Syn mój wybrany. Jego słuchajcie. Proszę, proszę, pomóż mu. To mój jedyny syn. Prosiłem twoich uczniów o wyrzucenie tego ducha. Ale nie mogli. Lemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze będę u was i będę was znosił. Przyprowadź swego syna. Oh,
nas modlić się, Panie, jak i Jan nauczał swoich uczniów. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech się dzieje wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. A nas zachowaj od złego. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otwarty. Jeśli którego z was ojców syn prosi o rybę, czy poda mu węża? Albo jeżeli prosi go o jajko, czy poda mu skorpiona? Choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary dzieciom. O ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym się przyodziać. Życie bowiem to więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom. Nie sieją, nie żną, nie mają piwnic ani spichrzów, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi od ptaków wy jesteście. Kto przy całej swej trosce może chwilę dołożyć do życia? Jeżeli tak drobnej rzeczy nie umiecie, czemu troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują, nie przędą. A nawet Salomon w całej swej krasie nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeżeli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ile bardziej was, ludzi małej wiary. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzieli tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, posłuchałaby was. Biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał spowodować grzech jednego z nich. Do czego podobne jest królestwo? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki gnieździły się na jego gałęziach. Nie za bardzo wiem, o czym on mówi. Dlaczego jesz i pijesz razem z celnikami i innymi grzesznikami? Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy są chorzy. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Opowiedz nam o Królestwie Bożym. Powiedz nam, proszę. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie. Gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Kobieto, jesteś wolna.
od swej niemocy. Jest 6 dni, które należy pracować. Wtedy więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Ty, obłudnicy! Czyż każdy z was nie odwiązuje wołu lub osła w dzień szabatu, by go napoić? A tu jest córka Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi. Nie należało uwolnić w dzień szabatu? Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie zeznawaj fałszywie. Czcij swego ojca i matkę. Od wczesnej młodości przestrzegałem tych przykazań. Brak ci jest jeszcze jednej rzeczy. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i pójdź ze mną. Ale jesteśmy kupcami, bogatymi. Jak trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i kielnę, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. To kto będzie zbawiony? Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. A gdzie jest to Królestwo Boże? Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą, oto jest tu, albo oto jest tam. Królestwo Boże jest pośród was. Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby w jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Bo jak błyskawica, gdy zagłyśnie, świeci od jednego końca widnokręgu do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Najpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa. Powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Co mamy robić? A co mówi prawo? Co w nim czytasz? Miłuj Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym umysłem. I kochaj bliźniego jak siebie samego. Masz rację. To czyń, a będziesz żył. To jest moim bliźnim. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci go obdarli, pobili i zostawili na pół umarłego. Przypadkiem przechodził tą drogą kapłan. Gdy zobaczył człowieka, minął go. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył, minął go. Pogardzany zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego i gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Zalał ranę oliwą i winem i opatrzył je. Potem wsadził go na swego osła, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego dnia dał gospodarzowi 2 denary i powiedział mu, żeby się zajął człowiekiem. A jeśli co więcej wydasz, powiedział, oddam ci, gdy będę wracał. Który z tych 3 okazał się bliskim tego, który wpadł w ręce zbójców? Ten, który pomógł. Idźcie i czyńcie podobnie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.
I nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Kto przyjmie to dziecko w imię moje, mnie przyjmie. A kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Bo kto jest najmniejszy wśród was, jest wielki. Jezus z Nazaretu przechodzi tutaj. Jezusie! Synu Dawida! Ulituj się nade mną! Co chcesz, abym ci uczynił? Spraw, abym przejrzał. Przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła. Ja widzę. Ja widzę. Ja widzę. Jezus był w drodze do Jeruzalem, wszędzie spotykały go wielkie tłumy. Ludzie prosili go, by wskazał im drogę do zbawienia i aby nauczał o Królestwie Bożym. Ludzie zaczynali przyjmować go jako swego Pana i Mistrza. W Jerycho był celnik imieniem Zacheusz. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, ale nie mógł się przedostać przez tłum, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na drzewo, by móc go dojrzeć. Wejdź prędko, Zacheuszu, bo chcę zatrzymać się dzisiaj u ciebie. U mnie? Słuchajcie, dam połowę mego majątku ubogim, a jeśli kogo oszukam, zwracam mu 4 razy więcej. Nie do wiary. Widzieliście coś takiego? Celnik oddający podatki? Dziś zbawienie przyszło do tego domu, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Słuchajcie. Idziemy do Jerozolimy, gdzie spełni się to wszystko, co prorokowane jest o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan. Zostanie wyszydzony, zerżony i opluty. Ubiczują go i zabiją. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. I chociaż Jezus wiedział, że będzie zabity za grzechy ludzkości, udał się w drogę do Jerozolimy. I wielu ludzi
cieszyło się z jego przybycia i nazywali go swoim królem. Zabroń tego swoim uczniom. Powiadam wam, jeśli oni umilkną, kamienie wołać będą. Gdy Jezus był już blisko Jeruzalem, na widok miasta zapłakał nad nim. O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to wszystko, co może służyć pokojowi. Przyjdą na ciebie te dni, gdy nieprzyjaciele twoi otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd i powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci. I nie zostawią kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznał czasu twego nawiedzenia. Po wejściu do miasta Jezus poszedł do świątyni razem ze swoimi uczniami. Świątynia w Jerozolimie stała się raczej halą targową niż miejscem modlitwy. A kim jest więc ten Jezus z Nazaretu? Kim? Królem? Sam ogłosił się prorokiem. Zgromadził niziny społeczne, który jest zwągo królem. Ale uważajmy, ma coraz więcej zwolenników. I ludzie go słuchają. Nic mnie to nie obchodzi. To nie jest nasza sprawa. On nie jest Żydem, ani Rzymianinem. To jest wasz człowiek. Teraz rozważmy, jak się go pozbyć. I kiedy obłudni faryzeusze i uczeni w piśmie stali się przedmiotem ataków Jezusa, wzrósł jego autorytet u Żydów, ale wzrosła też wrogość tych, których potępiał. Jezus zobaczył ubogą wdowę w świątyni, rzucającą do skarbony dwa pieniążki. Powiadam wam! Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała. Powiedz, jakim prawem to mówisz? Kto ci dał władzę? Ja też zadam wam pytanie. Powiedzcie mi, czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Co mamy rzec? Jeśli powiemy z nieba, odpowie,
Czemu nie wierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, cały lud nas ukamienuje. O, jest przekonany, że Jan był prorokiem. Nie wiemy, skąd pochodzi. To ja wam nie powiem, jakim prawem ja to czynię. Pewien człowiek założył winnicę. Oddał ją w dzierżawę i wyjechał na dłuższy czas. Gdy nadszedł czas zbierania winogron, wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym. Więc wysłał drugiego sługę. Lecz tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego. Tego również pobili do krwi i wyrzucili. Wówczas rzekł pan winnicy: co robić? Poślę mojego syna umiłowanego. Chyba go uszanują. Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzili się między sobą. To jest syn właściciela? Zabijmy go. Majątek będzie nasz. I wyrzuciwszy go z winnicy, co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym. Co znaczą te słowa pisma? To właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się najważniejszy ze wszystkich. Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się. A na kogo ten kamień spadnie, tego zmiażdżę w proch. Nauczycielu, wiemy, że to, co uczysz, jest słuszne i że nie patrzysz na osobę, ale pouczasz nas o Bożej woli względem człowieka. Powiedz, czy wolno nam płacić podatek Cezarowi, czy też nie? Pokażcie mi denar. Czyj nosi wizerunek i napis? Cezara! Więc oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. A Bogu, co należy do Boga. I zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. Jezus posłał Szymona, Piotra i Jana, by przygotowali wieczerzę paschalną. Co pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Opowiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechświata. Dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino podzielnego krzewu. Weźcie go i podzielcie między siebie. Powiadam wam, odtąd nie będę już pił owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Zaprawdę święty jesteś, Boże. Źródło wszelkiej świętości. Ty dajesz nam te dary, by mocą Ducha Świętego zostały one przemienione. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej,
która za was będzie wylana. Ale oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną przy stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak jest postanowione. Lecz biada temu, przez którego będzie on wydany. Największy między wami niech będzie najmniejszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem? Czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. Pozostaliście ze mną przez wszystkie próby. Tak jak Ojciec udzielił mi wszelkiej władzy, tak i ja daję wam władzę. Będziecie jedli i pili przy moim stole w królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Nie ma zdrajcy. Szymonie, Szymonie, powstrzymaj się. Szatan domagał się, żeby was wypróbować i żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja modliłem się za ciebie, Szymonie, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy nawrócisz się, utwierdzaj twoich braci. Panie, jestem gotów iść do więzienia z tobą, umrzeć z tobą. Powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kogut, a ty 3 razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Gdy was posłałem bez trzosa i sandałów, czy brakowało wam czego? Nie, nic. Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem powiadam wam, to jest napisane w piśmie, zaliczony został do złoczyńców. To, co o mnie napisano, wypełnia się. Patrz, tu są 2 miecze, panie. Starczy. Tymczasem zebrała się Rada Starszych, by rozpatrzyć, jak pojmać Jezusa. Wtedy Judasz Iskariot, który był jednym z 12, poszedł umówić się ze starszyzną, jak im go wydać. Jezus opuścił Jerozolimę i razem z uczniami udał się na Górę Oliwną, aby się modlić. Gdy przyszedł na to miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Judasz Iskariot wydał Jezusa za 30 srebrników. Jezus wiedział, że zbliża się godzina jego śmierci za grzechy ludzkości i modlił się. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Nie moja, lecz twoja wola. Niech się stanie. Wtedy ukazał się mu anioł z nieba, by go umocnić. A jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię.
czemu wy śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Judaszu. Pocałunkiem wydajesz syna człowieczego. Pani, mam uderzyć mieczem? Aresztować tego. Z mieczami i kijami, jak na zbójce. Gdy codziennie byłem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie. Lecz to jest wasza godzina. Godzina panowania ciemności. Uczniowie zniknęli w mroku. Zabrać! Pilnujcie go dobrze. Ten człowiek też był z Jezusem. Kobieto, nawet go nie znam. Widziałam ich razem. To jest smutny i jasny panie. Jak to jest, gdy ktoś jest poważny? Ależ to nie ja. Odczep się. W ogóle nie wiem, o czym mówisz. Jezus odwrócił się i spojrzał na Piotra. Przypomniał sobie Piotr, co Pan mu powiedział. Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się nie zaprzysz. Lituj się. Wybacz mi. Wybacz mi. Wybacz mi, tak jak wybaczyłeś naszemu narodowi. Musisz mi wybaczyć. Wybaczyć. Zlituj się nade mną. Zlituj się. Jestem podły. Musisz mi wybaczyć. Jestem podły. Wyparłem się ciebie. Wyparłem się ciebie. Kto ci uderzył? Prorokuj. Zgadnij.
Przestańcie! Przestańcie! Zaprowadzić go przed radę! Wysoka Rada zebrała się, by przesłuchać Jezusa. Powiedz nam, czy jesteś Mesjaszem? Gdy wam powiem, nie uwierzycie mi. A jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Jesteś Synem Bożym? Powiedziałeś, że jestem. Jakim prawem? Kim on myśli? No za kogo on się udaje? Sami słyszeliśmy, co on nam powiedział. Weźmy go do Piłata. Precz z nim. Zabrać go. Prowadzili go przed Poncjusza Piłata, namiestnika rzymskiego. Był on jedynym w Jerozolimie, który miał prawo wydać wyrok śmierci. Czego tu chcecie o tak wczesnej porze? Ten człowiek podburzał lud. Wywołał zamieszanie w świątyni. Jaką wymierzysz mu karę? Każdą. Nie widzę żadnej winy w tym człowieku. Żadnej. Jest winny. Odwodzi od płacenia podatków cesarzowi i podaje się za Mesjasza króla. Za króla? Ty jesteś królem żydowskim? Tak, jestem nim. Rozpoczął od Galilei i aż tu dotarł. Z Galilei? To on jest Galilejczyk? W takim razie pozwólmy Herodowi się nim zająć. Chyba jeszcze jest w Jerozolimie. Brać go do Heroda. To ty jesteś i za kogo się podajesz? Kim są twoi uczniowie? Wielu mówi, że czynisz cuda. Zrób coś dla mnie. Panie, on namawia lud do buntu. Nazywa siebie królem. Ten człowiek? Królem? Wasza wysokość pozwoli. Naznaczyć go dobrze. Odesłać go z powrotem do Piłata. To jest jego rejon. Thank you.
Ten człowiek nie zrobił nic, by go skazać. Więc każą go wychłostać i uwolnię. Zobowiązany jesteś zwolnić jednego człowieka na święta. Uwolnij nam Barabasza, a precz z nim. Ukrzyżuj go! Ty, wychłostać go! Piłat wydał więc na Jezusa wyrok śmierci. Uwolnił im Barabasza, którego się domagali, a który był więziony za rozruch i zabójstwo, a wydał im Jezusa na ukrzyżowanie. Ruszajcie! Nazywa? Szymon z Cyrenei, panie. Połóż mu. Rzeczy się dzieją, kiedy drewno jest zielone. Co będzie, kiedy uschnie?
Zbawiałeś innych, zbaw teraz siebie. Tak, wybaw siebie, jeśli jesteś Mesjaszem. Tej krzyża! Ukrzyżowano Jezusa między dwoma łotrami, tak by się wypełniło pismo. Oto szaty króla żydowskiego! Potem żołnierze rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. Umieszczono też napis nad jego głową. To jest król żydowski. Uratuj się sam, królu Żydów. Czyż nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Nawet Boga się nie boisz. Otrzymał tę samą karę, mimo że nic złego nie zrobił. Jezu, wspomnij mnie, gdy przyjdziesz do królestwa swego. Rzekam ci.
I jeszcze będziesz ze mną w raju. Około południa i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny trzeciej. Zasłona świątyni rozdarła się na dwie części. Ojcze. W twoje ręce powierzam ducha mego. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Józef z Arymatei, sprawiedliwy członek Wysokiej Rady, który nie przystał na jej uchwałę, otrzymał od Poncjusza Piłata pozwolenie, aby złożyć ciało Jezusa w grobie przed zachodem słońca, nim nadejdzie szabat. Wybacz nam. Idziemy za ciałem naszego Pana. A teraz odejdźmy stąd. Zbliża się szabat. W niedzielę poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięty. A kiedy weszły do grobu, nie znalazły ciała Pana. Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc w Galilei. Syn człowieczy będzie wydany grzesznikom i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Słuchajcie, kamień był odsunięty. Weszłyśmy i ciała naszego Pana
Nie było. Widzieliśmy. Dwóch mężów ukazało się nam. Aniołów. Jasnych jak słońce. Przemówili do nas. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? To prawda. Widziałyśmy ich. Idź zobacz sam. Grób był pusty. Pana nie było. Musicie nam uwierzyć. Pan z martwych wstał. Tak, ukazał się Szymonowi. Chodził z nami do Emaus. Poznaliście go przy łamaniu chleba. Pokój z wami. Czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości. Ja mam. To znaczyły słowa, które mówiłem, gdy byłem z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i psalmach. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy pozostańcie tu, aż będziecie uzbrojeni mocą Ducha Świętego. Niech Bóg wam błogosławi i strzeże. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami na zawsze, aż do końca świata. Thank you.